mogę powiedzieć. Właśnie wróciłam z siłowni, było 30-minutowe opóźnienie autobusu i jest 17:40 i muszę się umyć. Zrobiłam coś na obiad dzisiaj innego, ponieważ testuję taką tartę na słono i ona się piecze w piekarniku. Jeszcze będę musiała poczekać 40 minut, a już chciałabym naprawdę coś zjeść tak po tym treningu, bo wiem, że potrzebuję, ale... Hello! Oh my gosh! Kocham cię! Owecka! Jestem w łazience i zaraz idę się myć. Trening zrobiony. A dzisiaj była dolna partia, może tak. I w ogóle miałam jeszcze bardzo przykrą sytuację, czekając właśnie na autobus. Mój autobus dosyć, że się spóźnił 30 minut, to na przystanku zauważyłam panią z dwoma psami i jeden pies był bez łapy. Dosłownie jak są przednie łapy, on nie miał tej łapy kompletnie kompletnie nie miał, po prostu miał tu gołe i chodził na jednej łapie. Ona, nie wiem, czy to była dziewczynka, czy chłopiec, było strasznie zmęczone. Ledwo co chodziło i pani z tymi psami musiała przejść przez pas. Ten pies się po prostu bał. On nie był na smyczy. Ten, który miał dwie łapy, był na smyczy, ale właśnie ten drugi nie był. On tak właśnie za nią chodził. To był jej pies. Ta pani troszeczkę była taka... też w szoku, ale... dużo widać, że przeżyła. I właśnie wracała z nimi do domu. Ja się zapytałam, czy gdzie pani wraca? Ona powiedziała, że gdzie ma wracać? Wraca właśnie do domu. Ktoś ją skądś wyrzucił w ogóle. Była tylko z plecakiem. Mi się wydaje, że mega przykra historia. Coś zaczęła mówić, że jakiś youtuber, coś tam. Ja nawet nic nie wiedziałam, o co chodzi, o kogo chodzi. Ona była z tymi dwoma psami, gdzie jeden pies był bez łapy i chciała przejść na drugą stronę, gdzie były podwójne pasy, były też światła, więc one się ciągle... Mega przykra sytuacja, bo ten pies się strasznie męczy. Ja niestety nie mogłam pomóc jej tak do końca. Była jeszcze ze mną druga pani, która też się przyłączyła. Ja powiedziałam, że mam autobus, który mi się właśnie spóźnia i że ja na niego czekam. Ja akurat w tamtym momencie jeszcze na ten autobus biegłam, który mi się spóźnia 30 minut, więc... Ostatni tydzień jako 16-latka. Ja wiem, że ja nie wyglądam, ale może... kiedyś. Jest bardzo dobra, naprawdę. Sobie ręką dam tutaj trochę keczupu. Dawno nie jadłam czegoś innego niż moja sałatka makaronowa, ale to jest naprawdę mega dobra. Jest już prawie 22, jutro zabiegany dzień i stwierdziłam, że zrobię chyba po roku czasu fit tiramisu. To się tak nazywa, ale czy to jest tiramisu? No nie, to jest taki deserek po prostu z jogurtu, twarogu, biszkoptów, kawy, może budyniu, no kawy. No w sumie tak. Kakao. Często też jak były zdalne, pamiętam sobie robiłam. To jest takie, wiecie, gotowe śniadanie, wkładacie do lodówki i też do szkoły jest super. Okej, więc ja wyszłam z domu. Wiem, że wyglądam jak łysy ziemniak, ale takie są przyczyny związanych włosów. Takie są skutki, ja już kompletnie nie wiem, co ja mówię. Ja teraz jadę na siłownię, w sensie idę autobusem, będę jechała. Dzisiaj o wiele wcześniej niż zazwyczaj, ponieważ potem wracam do domu, ogarniam się, szykuję się na event, który mam dzisiaj wieczorem w Warszawie, więc sam dojazd mi zajmie 2 godziny. Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj rano było naprawdę brzydko, ale teraz jest już o wiele lepiej, ponieważ wyszło słońce, a wieczorem ma
być 19 stopni, co jest mega dziwne, ale to bardzo dobrze. Jeju, dzisiaj mi strasznie wyszła ładna ta fryzurka. I używałam takiego lip glossa. Pięknie pachnie kokosem. Jezu, jest naprawdę przecudowny. Więc polecam, jeżeli ktoś szuka. Ale przypał, prawie się spóźniłam na autobus. Mam jeszcze sporo czasu, więc jakieś pół godziny, więc pójdę do Biedronki, bo chciałam sobie coś zobaczyć. I w razie czego podjadę po prostu na dworzec autobusem. Tak, dokładnie mam 35 minut do pociągu. Właśnie przychodzę obok McDonalda i pachnie, pachnie albo śmierdzi, to zależy. Tym takim ich zapachem albo tym tłuszczem, no nie wiem, w każdym bądź razie. Jeszcze nic nie jadłam, ale sobie właśnie przygotowałam do pociągu, bo już nie zdążyłam w domu. Bajgla z łososiem, awokado i Filadelfią. Chciałam zobaczyć w Biedronce takie batony teraz potreningowe. Wyszły jakaś nowość, więc jeżeli będzie, to po prostu sobie kupię, bo i tak mam plecak, więc mam gdzie to trzymać. Zapomniałam kupić najważniejszego, czyli gum do rzucia zielonych od Orbit, ale to kupię już w Żabce. Jednak idę na ten dworzec, bo jest blisko i zdążę, a mam jeszcze 22 minuty, coś takiego. Okej, więc ja już jestem. Dojechałam, miałam super sytuację w ogóle w pociągu. I tak jakby nie jechałam sama, ale tu jest dużo do opowiadania. Hejka, kolejny dzień. Idę teraz na siłownię i potem przyjeżdżam do domu, ogarniam się i spotykam się z moją przyjaciółką Kamilą. Dosyć dawno się nie widziałyśmy, ale w końcu Kamila może się ze mną spotkać, z czego bardzo się cieszę, bo po prostu już tęsknię za nią. Dzisiaj mamy piątek, początek weekendu. Jeżeli chodzi o wczorajszy event, był spoko, ale przez to, że byłam sama, to się tak właśnie gorzej troszeczkę czułam, bo nie miałam nawet z kim tak pogadać, zagadać. Ogarnęłam się w 20 minut ponad. Mam ze sobą kanapeczkę, bo po prostu no, nie zdążyłam nawet zjeść. Więc sobie po prostu gdzieś to potem zjem. A nie chcę wydawać pieniędzy na mieście, bo miałam składniki w domu, więc why not? No i zdążyłam. To też się liczy. Jestem już na dworcu i czekam na Kamilę. O matko, slej Kamila! Żeby nas... Wracamy z kawy, zaczynamy. Ej, wiesz, że te piosenki w kawiarni? No bo rady! Balenciaga, no serio, kawa jest za 3 zł. Jem! To jest po prostu... No najbogatszy dzielnicy. Małuszki. No, to z tego, że... Rage, 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 r
12 tysięcy złotych. Z diamentem przykrojonym. I kawiorem. I kawiorem miałam to powiedzieć. Środki są ostrymi. Ej, już sobie zjadła. Tak jest, już jest kawiorem. Ja bym to nie jadłam. Tak? Dobra. Kawior ci tak sypie. Ja nie mam nigdy. Nie, jest ona przyniósł gdzieś jakieś tam jajka, ryby. Racja. Tak samo ostryga. Ostryga smakuje glut. 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 Ej, ja się brzydzę. Nie wiem, ale bardzo lubię na przykład krewetki. I kalmary. I ja lubię na przykład. Więc ja już się pożegnałam z Kamilą. Było bardzo fajnie. I teraz jadę z tatą na zakupy w ogóle. W sensie jadę z tatą, idę, bo muszę tam pójść. U nas to jest taka tradycja, że co piątek zawsze jeździmy na takie większe zakupy spożywcze. Tak po prostu co tydzień. Myślę, że dużo z was pewnie w domach też ma taki dzień w tygodniu, że jedziecie z rodzicami albo wasi rodzice właśnie kupują. Ja uwielbiam zakupy spożywcze. Bardziej to wolę niż ubraniowe, szczerze. Ubraniowe na przykład lubię przez internet, ale właśnie nie tak, żeby przymierzać i chodzić, bo to jest strasznie męczące i uciążliwe. A zakupy spożywcze to jest jakby jedzenie, które ty jesz, więc to jest... To jest fajne. Jest już godzina 20:30 i właśnie wracam z tatą do domu. Udaje się dzisiaj na siłownię troszeczkę później, bo już jest prawie 13. After my therapy. Teraz już idę na autobus, wracam do domku, ogarniam się, może poedytuję i spotykam się i idziemy na ulicę. Powiem wam, że ostatnio mam takie dni, że ciągle coś się dzieje. I naprawdę nie miałam już takiej chwili, żeby po prostu się położyć, usiąść i tak pomyśleć o niczym. Teraz właśnie jest dosyć taki on intensywny okres, a ten tydzień, co będzie po weekendzie, będzie jeszcze chyba mocniejszy pod tym względem. Ale to dobrze. To są ostatnie dni jako 16-latka. Dzisiaj jest tak ciepło, że idę w samym krótkim rękawku. Niech ta pogoda naprawdę zostanie. Na mnie ma wielki wpływ pogoda. Jeżeli jest słońce, ciepło, to mi się chce robić wszystko. Po prostu ja mogę zrobić wszystko, naprawdę. Jeśli chodzi o dzisiejsze plany, to w sumie nie mam.
chciałabym, znaczy mam, ale nie, ma, nie jest to nic ciekawego. Z takich interesujących może rzeczy chcę zrobić makaron w sosie serowym. Albo z brokułem, albo z kurczakiem, albo z tym i z tym. Jeszcze zobaczę. Ale strasznie mam ochotę na taki mega kremowy, serowy makaron. A więc to jest mój dzisiaj taki, że po siłowni sobie to zrobię. A tak to będę się pewnie uczyła, edytowała, bo mam dużo materiałów do edycji. Ale korzystam z tego, że jest piękna pogoda. Ja już wyszłam z siłowni, ale powiem wam, że tak mi się dzisiaj nie chciało. Byłam sama i zawsze jak robię sama trening, to tak. Mam po prostu mniej motywacji i potrzebuję już kompletnie przerwy, więc jutro nie idę na 100%, a jutro tak. Nawet gdybym miała iść, to bym nie miała po prostu czasu. Więc zawsze jakaś aktywność w ciągu dnia bardzo jest ważna. O matko, jak zwykle się śpieszę, ponieważ nie mogłam się zdecydować, którą wziąć torebkę i pozostałam przy tej. Chociaż teraz chyba mam wrażenie, jakbym wolała tamtą, bo ta ciągle mi się tutaj jest... Ona jest super, ale ona ciągle mnie tak się obija właśnie o te ręce i hałasuje. Nieważne. Mam też z sobą plecak, więc jest zapakowany cały. Lecę na autobus. Jest dzisiaj cieplutko, ja mam taki outfit, nie wiem czy widać, ale jest świetny. Miałam straszny problem, ja zawsze mam z szykowaniem się, ja nie umiem. Help! Jesteśmy w elektroniku w Wiśle, tutaj mamy food hall i generalnie to jest super miastówka, bo często są tutaj targi, obok jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, więc jakby kilka tutaj polecam. Tak. Ja po prostu nie wiem, co powiedzieć. Tak, idziemy teraz do łazienki, a potem idziemy na jedzonko. Ja jeszcze nie wiem w sumie. Patrycja chciała na pierożki, zobaczymy. Ja ją zmuszę do tych pierożków. Ale ja może zobaczę coś innego. Ja się trochę stresuję, bo one są naprawdę dobre i ja się boję, że nie będzie smakować. A mi naprawdę smakowały. Ale obszernie wrócił roz. No to jest ładnie. Ale tak mnie ciągnie, ale najpierw muszę to zobaczyć. Mam nadzieję, że to nie są ich gofry. Test me, I'm gonna make his neck bleed. All this whip be hefty. I say for my besties, always right, no lefty. Hold on, stress me. Double OT, I need more sleep. So don't test me. I don't want things to get messy. Yeah, drop down a little ass empty. Yeah, like I just wanna hit delete. Come and test me. Hit you with that spike. I'm inside the jungle, I said, yeah. Lil baby, I be buzzing, you want bumble, she want fuck, don't be coming at me, skinny boy, you need beef, I wanna drop out to school, nobody be testing me, this not no quiz, motherfuckers acting silly, made me show 'em how it is, big bully in the city, I'm gonna make it off the web, like a spider when it bit me, I know that she boring, she just lucky that she pretty, if a motherfucker test me, I'm gonna make his neck bleed, all this whip be hefty, I say for my besties, always right, no lefty, hold on, stress me, double OT, I need more sleep, so don't test me, I don't want to... Ja już wracam z eventu i było naprawdę przyjemnie, w ogóle dzisiejszy dzień był
Spoko, niestety nie zostałam na afterparty. Miałam w ogóle 15-minutowe albo 20-minutowe opóźnienie, więc jestem późno. Później jestem w domu, bo o 24. Aha. Ale było super, naprawdę. Cieszę się bardzo, że miałam znowu okazję być na kolejnym evencie. Jest 24.20 i ja już jestem bardzo zmęczona, ale jestem też głodna. Kupiłam croissant za 11 zł. Szczerze, czy on był warty? Ja tu nawet jeszcze nie dotarłam do czekolady. Warszawa, weź się ogarnij. Głupek. Kurczę, wskoczyła tam. O matko! Gdzie ona jest? Where? O kurczę! Co robiłam przez wtorek? W sumie to tak, uczyłam się troszeczkę rano, wstałam dzisiaj między 8 a 9 przed chyba 9, ale to dlatego właśnie, że wróciłam wczoraj, znaczy dzisiaj w sumie wróciłam o 1 w nocy i jeszcze Joey mnie budził dwa razy i się nie wyspałam. Nie wiem, czemu on jest taki niemiły. Ja go kocham, ale mnie budzi dwa razy, trzy razy w nocy. Jechałam także dzisiaj na siłownię. Jak wróciłam, zrobiłam pyszny makaron serowy, który jest po prostu nieziemski. Edytowałam film, skończyłam edytować film. Ale nie będę wam tego nagrywać, bo to jest jakby bez sensu. Tańczyłam właśnie teraz. Wcześniej czesałam jeszcze Joey'ego, wyszło naprawdę z niego dużo sierści. Ryszardowi próbowałam obciąć pazury, ale sobie dał tylko dwa i nie dałam rady, będę musiała kiedy indziej. I przed chwilą coś mnie złapało, żeby potańczyć. I dlatego właśnie sobie tańczyłam i jestem delikatnie spocona. Ale w ogóle ten outfit jest po domu, a mi się tak podoba. Jest super. No i teraz mam w planach albo zrobić miniaturkę, albo się jeszcze troszeczkę pouczyć. I tak wygląda mój wtorek. Ta-da. Widzimy się jutro. Jutro jest 26 kwietnia. Wymarzona koszulka. Szczerze nie mogę uwierzyć, że dzisiaj skończyłam 17 lat, a za rok będę miała 18. Bardziej mnie przeraża, że za rok będę miała 18,
niż to, że teraz mam 17. Wiecie, kiedyś miałam 13 lat, miałam załóżmy do 18 jeszcze 5 lat, a teraz został mi rok. Ja jestem w szoku po prostu, jak to szybko leci. Nie znoszę się starzeć, ja to zawsze mówię, że ja nie znoszę się starzeć. Ja wiem, że wyglądam na dziecko, ale wolę wyglądać jak dziecko niż jak starsza pani. Sitting on my bed, flashing smiling castle wings. Losing track of time, feeling like it's been some weeks. Matter of fact, it's been 3 days since we relayed our thoughts. Heartstrings freeway as I replay our talks. Summon you over with no persuasion. I stare at the posters and make conversation. I ask what's your language, these gestures displayed are affectionate and playful. But we're not acquainted, so więc byłam na sushi z przyjaciółkami z okazji moich urodzin, więc bardzo miło. Jestem już w domu i chciałabym Wam bardzo podziękować za wszystkie życzenia, które dostałam tego dnia, kiedy właśnie skończyłam 17 lat i druga cyferka się zmienia na 7, a za rok będę miała już 8. Przerażające naprawdę. Bardzo się cieszę, że mogłam też spędzić go właśnie z moimi przyjaciółkami, zjeść sushi i w ogóle zdmuchnęłam na początku sushi, jakby świeczka z sushi całego, ale się nie nagrało, więc dobrze, że nagrałyśmy jeszcze raz. Ja sobie zrobiłam właśnie też taki prezent, że kupiłam sobie koszulkę, dostałam też kwiaty od moich rodziców i jeszcze jest ciasto, ale jestem po sushi, więc nie wcisnę na razie. I jestem bardzo wdzięczna za ten dzień, mimo to, że pogoda się naprawdę popsuła. To nic nie zrobię. Ale by był fail. I moja mama by się obraziła. Ale dostałam jeszcze, słuchajcie, szczotkę do włosów, ale nie taką zwykłą, bo ona jest taka holograficzna, nie wiem czy widać. Olivia Garden. Proszę bardzo. To jest naprawdę śliczna ta szczoteczka, szczotka do włosów. I co? Dziękuję bardzo. Jest naprawdę śliczna, taka inna. So I could like create my own worlds. I tend to stay like in my own world, my own bubble. So I thought, why not let people get a glimpse of how I see things, you know? But that's like kind of what I do now though, so I